Ostatnimi czasy jest gorąco i to bardzo. Temperatury lecą w kosmos, przy testach motocykli cały nasz team filmikowy zastanawia się, czy to będzie ten dzień, w którym wszyscy skończymy z udarem, wystając po parę godzin w słońcu. Emocje rosną, Daniel płacze, Kuba marudzi, mówię wam, straszne rzeczy. Więc gadamy sobie z Danielem. Ej, Ruda, nagrajmy jakieś filmy razem. Ja mówię, dobra, ale jaki? Daniel mówi, coś o kurtkach letnich, bo jeszcze jedno nagranie i szczęśnę w tych skórach, a fajnych kurtek na lato. Jest sporo na rynku. Ja mówię, dobra, ale jak to widzisz? Daniel mówi, no ja będę jeździć i testować, a ty będziesz mówić, co tam jest w środku. Ja mówię, dobra, to robimy. Więc robimy. Zapraszam was na film o kurtkach idealnych na lato. Ale zanim ubierzemy Daniela w kurtki letnie, warto zadbać o to, żeby miały okazję spełniać swoją rolę. Czyli ważne jest, by pomyśleć o tym, co macie pod spodem. Co Daniel ma pod spodem? No warstwy. Wiadomo, jak każdy potwór z bajki. A tą warstwą jest odzież termoaktywna. Nie wiem jak wy, ale ja tam nie lubię oglądać spoconego Daniela podczas nagrań. Więc pierwsza rzecz to zawsze dostaję termo pod spód. Koszulka bawełniana od razu będzie mokra, Daniel będzie śmierdzący, a wy z pewnością zauważycie wielkie plamy pod pachami i wytkniecie mu później w komentarzach. Łzy w oczach, serce złamane, widzowie nie kochają, a metoda jest easy. Także polecam, aby odzież termo zagościła również w waszych szafach. HiFlow 4 jest to kurteczka najbardziej uniwersalna ze wszystkich, które dzisiaj wam pokażemy. Dlaczego? Ponieważ jest to kurtka, która wywodzi się z nurtu turystycznego, więc jest troszeczkę dłuższa, ma 3 warstwy i to jest w ogóle fenomen. Dzisiejszych kurtek to jest jedyna kurtka trójwarstwowa, ale ma również bardzo dużo paneli meshowych i uwaga, w górnej części możecie zobaczyć, że ma również perforację, więc tak, jest to kurtka, która jest przygotowana na lato, lato pełną gębą i nie. Nie jest to kurtka, która będzie najbardziej wentylowała nas dzisiaj, ale będzie wentylowała nas bardzo dobrze. Krój, myślę, że to jest jeden z ważniejszych elementów tej kurtki, ponieważ kurtka jest luźna. Mamy oczywiście możliwość regulacji w pasach, w pasie, na rękawach, ponieważ mamy 3 warstwy, więc w zależności od tego, jak warstwy pchniemy lub wypchniemy, to objętość kurtki się zmienia. Ale nie zmienia to faktu, że zawsze ta kurtka będzie troszkę luźniejsza. I to jest generalnie plus, bo łatwo ją dopasować do swojej sylwetki, a także dzięki temu, że pozostaje jakby ten luz między naszym ciałem a kurtką, to te powietrze, które wpada do środka przez naszą wentylację, ma możliwość okrążenia naszego ciała i tak naprawdę porządnego wentylowania go. Więc naprawdę dobrze jakby tu jest wentylowane. Ja bym określił tą wentylację w procentach tej kurtce na 65%, czyli bardzo dobrze. Na tle kurtek, w ogóle kurtek tekstylnych, takich całorocznych można powiedzieć, to jest to jedna z lepiej wentylowanych kurtek. Ale tak jak wspominałem, jest to kurtka uniwersalna. Dlaczego? Ponieważ w tej kurtce możemy jeździć zarówno kiedy jest 12 stopni, jak i 30 stopni. I będzie nam dobrze, bo mamy membranę wodo- i deszczoodporną, mamy podpinkę ocieplającą i mamy wentylację. Kiedy wszystko wyciągniemy, wentylacja, można powiedzieć, wtedy jest on odpalona i naprawdę dobrze wentyluje, więc nie jest to kurtka najlepsza do wszystkiego, ale myślę, że przez takie 80% dni, które chcemy jeździć, ona po prostu będzie dawała sobie radę i będziemy z niej zadowoleni. Jedyne, czego jeszcze nie wiecie o tej kurtce, to to, z jakich materiałów została wykonana i jakie ochraniacze w niej siedzą. Podejrzewam, że dlatego, że Daniel po pierwsze nie lubi angielsko brzmiących nazw, a dwa, no, nie jest to rzecz, którą łatwo zapamiętać jadąc na moto. Ochraniacze łokci i barków są w zestawie, ten na plecy trzeba dokupić osobno. HiFlow 4 powstał z połączenia 3 materiałów: kordury nylon 1000D, poliestru 450D i steel meshu, z czego wszystkie mają wysoką wytrzymałość na rozdarcia, a sam steel mesh dodatkowo jest bardzo przewiewną tkaniną. Połączone zostały za pomocą podwójnych i potrójnych szwów, co ma wpływ na bezpieczeństwo podczas ewentualnego upadku lub szlifa. Czyli podsumowując,
High Flow 4 to pozycja składająca się z trzech warstw, czyli dość uniwersalna, posiadająca ochraniacze poziomu drugiego, łokci i barków, stworzona z materiałów o wysokiej trwałości. Cena 799 zł i co fajne, występuje również w wersji damskiej. Na moim grzbiecie Broger California i to już jest kurtka inna. Po pierwsze, ona ma swój specyficzny styl. Została zaprojektowana jako ładna kurtka, nawet bym powiedział jako koszula. Jak pierwszy raz ją zobaczyłem w wersji czarnej, w tej chwili mam na sobie wersję navy, czyli taką troszkę niebiesko-granatową, bardziej niebieską, ale jest wersja także typowo czarna, to jak zobaczyłem, mówię, kurczę, wygląda jak koszula, nie? Taka normalna, codzienna koszula. I Broger właśnie tak zaprojektował swoją kurtkę motocyklową, żeby była jak najbardziej codzienna. To jest kurtka, w której chcemy jeździć do pracy. I jakby nawet nikt nie będzie się domyślał w biurze, mając ją na sobie, że my dzisiaj przyjechaliśmy motocyklem. Ta kurtka po sobie tego nie zdradzi, więc to jest najważniejsza cecha tej kurtki. Druga cecha to jest kurtka w kroju slim, czyli dla osób, które lubią mieć bardziej dopasowaną kurtkę do swojej sylwetki. Tutaj to czuć od razu. Po przejściu z High Flowa na Brogera od razu, momentalnie to po prostu czuć. Wentylacja jest bardzo podobna do tej, którą mamy z High Flow, ale ze względu na to, że sama kurtka jest lżejsza od High Flowa, bo jest z taktelu, czyli lekkiego materiału, nie ma dodatkowych podpinek w środku, tutaj sobie nic nie zamontujemy, jest to typowo letnia kurtka, to też czucie tej wentylacji jest inne i mam wrażenie, że jest tak z 10% lepiej, więc ja bym tutaj dał wentylację na poziomie 70, może 75%, więc jest bardzo dobrze. Dla kogo jest Broger California? Tak jak wspominałem, przede wszystkim dla osób, które szukają odpowiedniego stylu. Tutaj nie chodzi o uniwersalność czy użytkowość, ona jest po prostu mega wygodna, ale ma być taką kurtką na co dzień, kiedy chcemy po prostu jeździć do pracy na motocyklu, do miasta i nie chcemy się specjalnie przebierać. Wtedy po prostu ubieramy się jak najbardziej codziennie, casualowo, to jest właśnie te modne słowo ostatnio. I zobaczcie, że w zasadzie, no, wandale się trochę odróżniają, ale gdybyśmy ubrali bardziej klasyczne jeansy, to w zasadzie nikt by nawet nie pomyślał, że ja jadę w tej chwili w stroju motocyklowym z pełną certyfikacją. Macie tutaj taktel, który nadaje kurtce miękkości i lekkości. Jest on również wytrzymały oraz przewiewny. Połączono go ze steel meshem, co tak jak w przypadku High Flow daje przepływ powietrza w całej kurtce. Do tego producent dołożył ochraniacze poziomu pierwszego, których możecie nie zauważyć na pierwszy rzut oka. Są miękkie i cienkie, a ich położenie można regulować. Cena kurtki to 549 zł. Kolejną kurtkę poprzedzę fun factem. Założona bez termo pod spodem ukazałaby Wam muskularną i wyrzeźbioną sylwetkę Daniela, którą skrzętnie ukrywa pod spodem. Nasz dzisiaj najmocniejszy zawodnik, czyli Rebel Horn Brutale. To jest kurtka, która została stworzona w jednym celu, tak jak większość dzisiejszych kurtek, ale tutaj projektanci poszli na maksa wentylację, ponieważ cała konstrukcja tej kurtki składa się ze steel mesh. Tutaj mamy przewiew pełny, jedyne co delikatnie zamyka nas przewiew, to są ogromne ochraniacze. I teraz tak, steel mesh, czyli ta siateczka, z której jest wykonana kurtka, w ogóle kurtka występuje także w zupełnie czarnym malowaniu, jakby ktoś chciał, ja mam lekko posrebrzaną, ten steel mesh jest lekko posrebrzany, mi się akurat to podoba. I teraz można sobie pomyśleć, kurczę, no fajna kurtka, ale za tyle samo mogę kupić sobie offroadową zbroję, która wydaje się, że ma więcej tych ochraniaczy, a przynajmniej sliderów zewnętrznych. Czy to jest dobra droga dedukcji? Otóż nie. Już Wam tłumaczę dlaczego, ponieważ zbroje offroadowe wykonane są z plastiku oraz zwykłej siateczki. I ta zwykła siateczka nie ma za zadania przyjmować ciosów na asfalcie, tak naprawdę tarcia po asfalcie. W mojej karierze motocyklowej miałem okazję zrobić takie crash testy i za każdym razem po prostu taka zbroja darła się momentalnie. Więc to jest bardzo kiepski pomysł, aby w zbroi offroadowej jeździć po asfalcie. Ona ma się spisywać gdzie? Na piachu, gdzie tarcia tak naprawdę nie ma i ma nas chronić przed uderzeniami, nadzianiami się na kierownicę, na jakieś kamienie i inne takie rzeczy. Tutaj jest odwrotnie, znowu ta się nie nadaje na jazdę offroadową.
taką typowo offroadową. Brutal jak dla mnie, jeśli chodzi o wentylację, ciężko, żeby było więcej, nie? Po prostu ciężko na rynku znaleźć równie odważną, konkurencyjną kurtkę. To jest jeden z najbardziej powolonych pomysłów, w których miałem okazję jeździć i tutaj wentylację oceniam na 95%. I teraz, to nie jest tak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nie jest tak, że Steel Mesh jest tak samo mocny jak Cordura. Nie jest. On dorównuje bardziej zwykłym kurtkom tekstylnym. Tylko, że różnica jest taka, że ma pełną wentylację, tu jest przewiew pełny, także w deszczu. Co jeżeli ta kurtka spotka się z asfaltem? No, zachowa się w taki sposób, że zacznie się ścierać. Sprawdzaliśmy to na manekinie. Okej, powiecie, manekin lżejszy niż człowiek, ale jechałem nim dobre kilkaset metrów, ponad 80, a chyba nawet 100 km na godzinę, ciągnąc go za motocyklem. I co? I kurtka dała sobie radę. Oczywiście Steel Mesh w niektórych częściach się zjechał, ale tam, gdzie się zjechał, tam mamy przepotężne ochraniacze. Jedne z największych na rynku, jeżeli chodzi o plecy, to jest to największy ochraniacz na rynku, który teraz Wam Ruda pokaże. Jak wygląda wielki ochraniacz, zapytacie? Ano tak. W porównaniu do protektorów, które standardowo znajdziecie w kurtkach, przyznacie sami, że na pierwszy rzut oka widać różnicę. Brutale kosztuje 649 zł i znajdziecie ją w dwóch wersjach kolorystycznych. Szarej z elementami fluo i czarnej. A co jeżeli jesteście fanami skórzanych kurtek i po prostu nic innego nie chcecie nosić? Jakby w pełni Was rozumiem, pełnym serduchem jestem z Wami. Ja wprawdzie mam także kurtki tekstylne, ale uwielbiam kurtki skórzane. W zwykłej skórze w takie dni jak dzisiaj, w tym tygodniu, czyli od 38 do 25 stopni w zwykłej skórze po prostu można się ugotować. One są idealne na temperatury od 10 do 22 stopni. Ale Runner 3, mimo że jest minimalistyczną i klasyczną kurtką, bardzo czystą, taką jakby technicznie czystą kurtką po prostu, bez żadnych specjalnych dodatków, to posiada kanały wentylacyjne. I tych kanałów wentylacyjnych posiada całkiem sporo. Mamy chociażby, tak jak teraz widzicie, możecie powiedzieć, a Daniel się nie zapiął. Nieprawda, jestem zapięty, ale mam tutaj otwarty środkowy tunel wentylacyjny, który odpowiada za znaczną część wentylacji właśnie w naszym runnerze. Oprócz tego mam pootwierane wentylację na rękawach, mam także z przodu koło rękawic otwartą wentylację i mam także otwartą wentylację z tyłu na plecach, więc tak, nie jest to taki przewiew jak typowo w kurtkach tekstylnych, tych z meszem, które dzisiaj Wam pokazujemy, ale jeżeli chodzi o czysto skórzane kurtki, to Runner 3 bardzo mocno wybija się na tle konkurencji, bo po prostu jest mocno wentylowany. To mi się podoba. Żeby była lepsza wentylacja, to po prostu musi mieć w pełni, całkowicie perforowaną kurtkę skórzaną. I jeżeli takie kurtki Was interesują, to na przykład jest Impala, bo to jest Runner 3 ulubiona kurtka Kupy, a ja osobiście jestem fanem Impali, czyli skórzanej klasycznej kurtki z kapturem, ale można ją kupić właśnie pełnej perforacji. Runner 3, podobnie jak High Flow, jest jedną z bardziej uniwersalnych kurtek, które Wam dzisiaj pokazuję, ponieważ poza tym, że ma wentylację, to po zamknięciu tej wentylacji możemy sobie do środka włożyć także bezrękawnik w formie ociepliny, czy tudzież ociepliny w formie bezrękawnika. Jak zwał, tak zwał. Efekt jest ten sam, czyli po prostu jest w środku cieplej. I tak jak wspominałem, kiedy temperatura spada wyraźnie poniżej 15 stopni, to jeszcze w takiej kurce da się spokojnie i przyjemnie jeździć. To jest ten moment, w którym Daniel zwykle pyta mnie, ile taka kurtka kosztuje, więc odpowiadam wszystkim. 1199 zł. A teraz mamy pewną hybrydę, ponieważ jest to RSC Track Tech Evo 4 Mesh, czyli połączenie kurtki skórzanej z meshem. I jak możecie zauważyć na pierwszy rzut oka, zupełnie inny mesh, grubszy. Ruda Wam powie dokładnie, z czego składa się ten mesh oraz ta kurtka. Ja mogę Wam powiedzieć, jak się w tym jeździ. I teraz tak, od razu po przesiadce się z runnera tutaj wieje. Wieje dosyć mocno i tak powinno być, ponieważ runner jak na kurtkę skórzaną jest nieźle wentylowany, ale nigdy nie dorówna kurtkom takim jak ta, gdzie po prostu tych paneli, takich gruboziarnistych paneli mesh jest ogrom. Mamy na rękawach zarówno od środka, jak i na zewnątrz, ale te na zewnątrz paski są
minimalistyczne, są po prostu małe. Dlaczego? Ponieważ wszędzie tam, gdzie podczas ślizgu możemy spotkać się z asfaltem, jest skóra. Normalnie skóra jest kombinezonu, ponieważ właśnie ta kurtka jest oparta na Tractec Evo 4, czyli na kombinezonie skórzanym dwuczęściowym od RST. Ja generalnie lubię kroje Brytyjczyków, chociaż tutaj taka ciekawostka, jeżeli chodzi o krój, rękawy są bardzo długie. Jeżeli jesteście osobą wysoką, z długimi rękami, innymi członkami, to polecam zacząć od przymiarki od właśnie tej kurtki. Okej, okay, mecz znajdziemy, tak jak powiedziałem, na klatce piersiowej, na rękawach oraz z tyłu, na plecach. Jest tego naprawdę dużo. W zasadzie bym powiedział, że podobna ilość jak na Kalifornii, może nawet trochę więcej, ale właśnie styl tej kurtki, wygląd tej kurtki jest mocno motocyklowy. Tutaj po prostu widać, nawet bym powiedział, że to jest najbardziej sportowa kurtka meszowa ze wszystkich, które Wam dzisiaj pokazuję. Jest skóra, są zewnętrzne slidery, które mi się podobają. Skóra wyprofilowana właśnie w taki sportowy sposób. Dobrze się ta kurtka układa, kiedy chcemy jechać sportowo. No, powiem Wam, na ten motocykl idealnie, nie? I jazda po mieście w upale już nie jest takim drastycznym doświadczeniem. Kilka lat temu jeździłam w podobnej kurtce jak ta, którą ma na sobie Daniel. Też była wykonana ze skóry i ze sporymi panelami mesh z przodu i z tyłu. I do tej pory uważam, że była to jedna z najfajniejszych kurtek, jakie miałam. Za kurtkę RST Tractec Evo 4 w wersji mesh przyjdzie Wam zapłacić 1199 zł. Miało być mocno żółto fluo, a wyszedł taki trochę zielony fluo, ale myślę, że generalnie dla osób, które chcą być uber widoczne, bo to niemiecki producent jest Held, to ta kurtka może być ciekawa. Ale nie zrażajcie się jakby tą kolorystyką, ponieważ kurtka występuje w czterech różnych wersjach kolorystycznych i pewnie najpopularniejsza i najładniejsza będzie szaro-czarna, a krój kurtki jest luźny, dużo luźniejszy niż Kalifornia i najbardziej wydaje mi się, że mogę porównywać do Kalifornii, ponieważ założenie jest dokładnie takie samo, czyli jak najlżejsza kurtka letnia z ogromną ilością wentylacji. Natomiast jest kilka różnic. Przede wszystkim różnica wyglądowa. Pomimo mojego koloru fluo, to jakby cały ten Tropic 3, tak się ta kurtka nazywa, jest po prostu motocyklowy. Nieważne, którą wersję kolorystyczną weźmiemy, pewnie czarna najbardziej stonowana najmniej będzie się rzucała w oczy, ale od razu widać, że jest to kurtka motocyklowa. Held tutaj nie ma zamiaru robić z tego kurtki codziennie. To jest zwykła kurtka motocyklowa. A ja Wam powiem, że jestem w totalnym szoku, że ta kurtka jest tak lekka. Myślałem, że to Kalifornia będzie dzisiejszym zwycięzcą, jeżeli chodzi właśnie o kurtki letnie, takie na co dzień do miasta, ale może być bardzo blisko z Heldem. Myślę, że to już jest bardzo indywidualne podejście. Warto zmierzyć po prostu obie te kurtki, bo jedna jest ciaśniejsza, bardziej dopasowana, taka modna, a druga motocyklowa, luźna, ale lekka, mega lekka. Dodatkowo tu mamy ochraniacze poziomu drugiego na łokciach oraz barkach. A w Kalifornii mamy poziomu pierwszego. Stąd i z użytych materiałów przypuszczam, że wynika różnica w cenie, ponieważ nasz Heldzik będzie droższy niż Broger. W kurtkach Helda znajdziecie rozwiązanie, które pomoże Wam przystosować posiadaną kurtkę do aktualnie panujących warunków. Jest to system clip-in, dzięki któremu na przykład do takiej kurtki, jak ma dzisiaj na sobie Daniel, lub innej, możecie wpiąć dodatkową podpinkę ocieplającą czy membranę. Fajna sprawa, bo możecie dowolnie łączyć i wymieniać te dodatkowe warstwy. Materiał, z którego została wykonana, to HeroStek 600D, który cechuje wysoka wytrzymałość, choć nie tak wysoka jak w przypadku kordury. Wewnątrz znalazły się ochraniacze SafeTech poziomu drugiego, a kurtka Tropic 3.0 od Helda kosztuje 799 zł. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, która kurtka z tego porównania podpasowała Wam najbardziej i jakie jeszcze tego typu materiały mamy zrobić. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.